Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony ponownie Transdimensional One. Powracamy do Terra Invicta na wczesnym etapie dostępu, gramy jako projekt Exodus i w poprzednim odcinku rozpoczęliśmy wojnę przeciwko obcym. Zniszczyliśmy ich flotę na orbicie, stworzyliśmy nasze pierwsze okręty. Ja stworzyłem tutaj jeszcze pomiędzy odcinkami dwa nowe projekty. Mianowicie stworzyłem okręt, który bazuje na broni plazmowej tylko i wyłącznie, gdzie broń plazmową musimy jeszcze sprawdzić w warunkach bojowych. Do tej pory nie zweryfikowaliśmy jej działania. Stworzyłem okręt, który będzie służył tylko jako mobilna obrona punktowa dla okolicznych jednostek. I stworzyłem okręt, który będzie służył jako jednostka desantowa, której zadaniem będzie przejąć wrogie bazy i habitaty. To będzie jej zadaniem przy użyciu właśnie jednostek Marine. I jak widzicie, wszystkie te jednostki, które wybudowałem, zużywają o wiele, wiele, wiele mniej rzadkich egzotyków, ponieważ nie jest możliwe, abyśmy wybudowali rozsądnej wielkości floty laserowe z racji braku tychże właśnie egzotyków. Dodatkowa rzecz, brakuje nam metalu, ponieważ nie zaplanowałem sobie tego wystarczająco dobrze i nie odłożyłem wystarczającego zapasu bazowych metali. Będziemy musieli spróbować pohandlować z innymi frakcjami oraz to, co zrobimy, to musimy, zdecydowałem się wypowiedzieć wojnę administracji obcych, która powstała w miejscu dawnej Korei Północnej, i to jest decyzja, którą natychmiast podejmuję. Wiem, że będę tego żałował, ale przynajmniej będzie dynamicznie. Więc wypowiadamy wojnę. Wszystkie kraje dołączają się do tej wojny i jesteśmy oficjalnie na wojnie z krajem obcych. To, co teraz chcemy zrobić, specjalnie tutaj ściągnęliśmy armię z Indii. I teraz tak, wysyłamy armię chińską niby do tyłu, następnie wysyłamy wszystkie armie indyjskie do przodu i anulujemy zadanie armii chińskiej. Zadaniem armii indyjskich jest to, aby udać się do Korei Północnej, zniszczyć wrogą popierdółkę, armię, która jest z, powiedzmy, pogranicza pierwszej, drugiej wojny światowej, i zmusić obcych, aby użyli swojej jedynej atomówki na tych trzech armiach. Większość z nich zostanie zniszczona, ale w przeciwieństwie do armii chińskiej, armie indyjskie nie mają marynarek, więc strata tych armii będzie teoretycznie najmniej bolesna, a musimy coś poświęcić, żeby być w stanie przejąć to terytorium. Opracowaliśmy również największe możliwe okręty kosmiczne i mamy kolejne możliwe zadania, po które możemy sięgnąć. Najprawdopodobniej rzućmy okiem, jakie obecnie mamy technologie, i wam wyjaśnię, co mi chodzi po głowie. Proton Boron to jest po to, aby skupić się na lepszych silnikach i generatorach fuzyjnych. O, mamy tutaj zaawansowaną plazmę. To się pospieszyłem. Nie, ta zaawansowana plazma kosztuje nas egzotyki już. Więc na ten moment będziemy używali odrobinkę bardziej przestarzałych technologii, które nie kosztują nas egzotyków. Czyli tak, energia, eko, przecież biologia. Teoretycznie warto by było na ten moment, skoro chcemy iść na wojnę, opracować technologie, które umożliwią nam budowanie na Ziemi obrony orbitalnej, żeby wrogie floty nie były w stanie zbombardować naszych baz naziemnych. Tak, powiedzmy, że to może nie być taki głupi pomysł. Rakiety lepsze, również lepsze, a może lepszych Marines opracujmy. To może być nawet rozsądniejsze. Ok, przyjrzyjmy się, jak będzie wyglądał atak armii indyjskich
i czy faktycznie zadziała to dokładnie tak, jak zamyśle powinno. Czyli te armie wkroczą na miejsce, zniszczą wrogą armię i dostaną atomówkę. A, i my również możemy wysłać... Najpierw musimy wydać skazy, to przeskoczę i wrócimy do ataku na administrację obcy. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której zapomniałem wam powiedzieć. Zwróćcie uwagę na przedostatni, drugi od dołu, akapit. To jest to, co myślałem, że jest błędem, co zgłosiłem na Discordzie twórców, dewelopera. I na szczęście szybko wyprowadzono mnie z błędu, ponieważ ten dodatkowy koszt MC, on nie był uwzględniony w samej strukturze bazy. On jest uwzględnioną dodatkową mechaniką z racji tego, że kontrolujemy zbyt wiele baz przy zbyt wielkiej ilości osobnych ciał niebieskich. Jeżeli teraz właśnie odpalamy kolejną bazę na nowym ciele niebieskim, która nie miała już, nie miała wcześniej żadnej bazy wydobywczej, to oznacza, że płacimy dodatkową ilość kontroli misji za sam fakt utrzymania tak wielu wysuniętych placówek. Więc to nie jest błąd. Teraz jeszcze powtarzam, to nie jest błąd. Warto o tym wiedzieć. O, nie mogę ciebie aktywować, bo muszę zaczekać, aż będziesz miał zasilanie. Dobrze. I oczywiście to, na czym my chcieliśmy się skupić, to jest coś odrobinkę odmiennego od tych wszystkich rzeczy kosmicznych, bo mieliśmy się skupić na ataku. Ja, jak zwykle, zacząłem robić wszystko naraz i okazuje się, że zrobiłem jeszcze jedną rzecz. Mianowicie wysłałem przeciwko dwóm bardzo przestarzałym, starym statkom wybudowanym przez sługi nasz najnowszy pancernik, który zawsze właśnie w tym momencie kilka godzin temu został stworzony. Jest to ten pancernik, który posiada potężne działo dziobowe i dość rozsądne uzbrojenie boczne. Wydaje mi się on być całkiem rozsądnym pojazdem i chrzest bojowy, rozbicie dwóch butelek szampana o jego burytę. Więc będziemy chcieli złapać przeciwnika, on będzie chciał przed nami uciec. My mówimy, że nope. Mniej niż, co to jest, jedna tysięczna, no, jedna setna, mniej niż jedną setną całego Delta V poświęcimy. To jest więcej niż te pojazdy, na które polujemy, mają w całości. Oczywiście normalnie nie chcemy pancerników wysłać bez eskorty, ale w tym przypadku, tak jak mówię, to jest tylko i wyłącznie rozbicie butelek szampana o burytę. I pokażę wam nasz pancernik w pełnej okazałości. Wygląda naprawdę solidnie. I... I to, co będzie miał zrobić nasz pancernik. Ciekawe, że on domyślnie miał złe tryby prowadzenia ognia ustawione. Ciekawe. Wyślemy nasz pancernik w pogoni. I jak działa Guardian Mode? Okej, Guardian Mode jest idealny tutaj do przeprowadzenia tej pogoni. Najprawdopodobniej pojedynczy strzał wystarczy, aby unicestwić naszych oponentów. Bo tak jak mówię, te okręty nie mają sobą absolutnie nic do zaprezentowania. Ledwie są w stanie jakkolwiek manewrować, ale próbują ostrzelać nas przy użyciu rakiet. Więc możemy zobaczyć, jak zadziała nasza obrona punktowa. I przestarzałe rakiety, których używa AI, naturalnie nie mają żadnej możliwości
uczynienie nam czegokolwiek. Więc to główne działo użyje do atakowania tylko. Właściwie to główne działo też użyje do atakowania tylko. Wow, wytrzymują dość solidne obicie, ale na takim dystansie to niewiele nasz laser faktycznie zadaje. I kolejny obiekt unicestwiony, nasz pancernik został ochrzczony. To oznacza, że na orbicie okołoziemskiej nie ma żadnej prezencji frakcji, które są pro-obcy, ani samych obcych. Ogłaszam studnię grawitacyjną Ziemi strefą wolną od obcych, przynajmniej ponad atmosferą, prawda? Wewnątrz atmosfery, na powierzchni planety jeszcze troszeczkę aktywności i działań obcych jest, ale są oni odcięci od dostaw, że tak to ujmę, od wsparcia w bezpośredniej okolicy. I obcy wysyłają również swoje okręty w naszą stronę, ale nie sądzę, że to miało być jakimś większym problemem. Wróć, bardzo ciebie proszę, na naszą stację. Możesz to zrobić jak najszybciej. I tam dołączysz do grupy innych okrętów. I będziemy mogli wreszcie skupić się na tym, co wam obiecywałem od dłuższej chwili. I teraz tak. Dołącz flotę do floty domowej. Nasza flota domowa to jest grupa, której na ten moment zadaniem tej grupy jest czyszczenie orbity okołoziemskiej. I wreszcie skupmy się na ataku naziemnym na struktury obcych. Zobaczmy, co ciekawego tutaj znajdziemy. I możemy opracować projekt, który jest celem Exodusu. Czy będziemy chcieli od razu rzucić się na ten projekt? O, potrzebujemy 500 tworzyw obcych, żeby to stworzyć. 10 tysięcy metalu. Okej. 5 tysięcy energii. 20 punktów kontroli. Ale załoga to tylko 80 osób do obsługi tego. Ciekawe. Na ten moment nawet nie ma co tego badać, ponieważ nie będziemy w stanie zrealizować tych założeń. Będziemy musieli najpierw porządnie sobie z obcymi zawalczyć. I faktycznie atakujemy obcych, atakujemy ich armię, która jest kompletnie przestarzała, nawet względem naszej przestarzałej już armii. Musimy ich unicestwić i musimy Trans Interface Warfare. Skup się na tym. Tak jak mówiłem wcześniej, nie chcemy na tym się skupiać, wolimy się na tym skupić, na Brown Fusion. Świetnie. I niebawem powinniśmy otrzymać atomówkę na twarz. Zobaczymy, jak szybko obcy tą atomówkę w naszą stronę wystrzelą. I pamiętajcie, nawet jeżeli ją wystrzelą, jesteśmy na plus, jeżeli nie wystrzelą, jesteśmy na tej samej stopie, że tak to ujmę. Ponieważ tutaj, i my wcielimy wówczas Koreę Południową, nie, Północną, prawda, wcielimy Koreę Północną do Chin, co uderzy w zaawansowanie Chin. Ale musimy zniszczyć tą administrację obcych, niestety. Nie ma tutaj przebacz, musimy to zrobić, nie ma innej opcji. I kolejny przeskok, aż agentów nie ogarną. Rozkazy wydane, możemy dalej przyglądać się walce naziemnej.
Ta armia została zniszczona. Możemy zaawansowane jednostki Marine opracować i teraz czekamy, aż atomówka spadnie nam na głowę. Odkryliśmy sługę i nie odkryliśmy nikogo. Szukam agenta. O, ho, 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 ho. Mamy, moi drodzy, wrogą flotę na orbicie Ziemi. Wypadałoby ją przywitać. Teraz pytanie, jak daleko innym flotom do przylotu na Ziemię? Na przykład... Sierra 4 dokonuje tranzytu. To jest okręt sług. To jest najprawdopodobniej pierwszy okręt AI, który widzę, że dokonuje tranzytu międzyplanetarnego, ponieważ słudzy ukradli wszystkie technologie nam, jakie tylko się dało. Okej, to nie jest takie istotne. Ty dolecisz 31 następnego miesiąca. Czyli mamy wystarczająco dużo czasu, żeby użyć całej naszej floty, co jest oczywiście w sporej części marnotrawstwem. Moglibyśmy na spokojnie... Nasz sam pancernik by wystarczył, żeby dorwać tą jednostkę przeciwnika. A, musimy uzupełnić paliwo. Okej, paliwo uzupełnione. I dokonujemy transferu. Chcemy złapać tego oponenta i chcemy to uczynić jak najszybciej. Zużyjemy minimalną ilość delta V, aby być tam za 1,7 godziny. I złapaliśmy przeciwnika. Przeciwnik jest oczywiście wielokrotnie słabszy od nas. I będzie próbował przed nami uciekać. Mówię, mogliśmy wysłać mniejszą flotę. Ja chcę po prostu zmiażdżyć go. Absolutnie zmiażdżyć go. A nie uciekał przed nami. Tego się nie spodziewałem. No dobrze, skoro sądzi, że jest w stanie z nami zawalczyć, no to pokażmy mu, jak bardzo się myli. Wiecie co? Wszystko, co zrobimy, to wydaje mi się, będziemy lecieli bezpośrednio na niego. Zostanie wydany rozkaz ostrzelania przeciwnika i zostanie wydany dla wszystkich naszych jednostek rozkaz utrzymania się przodem do naszego oponenta. O, jest rozkaz dla was i takich rozkazów macie się trzymać. Zobaczymy, jak nasza flota laserowa sobie z nimi poradzi. Oczywiście przeciwnik możemy zauważyć. Przeciwnik posiada coś takiego jak broń plazmową. Coś, z czym my będziemy niebawem eksperymentowali również na naszych okrętach. Broń plazmowa jest o tyle zabawna, iż pociski poruszają się naprawdę szybko i nie ma możliwości przechwycenia tego pocisku. Więc tak długo, jak nie unikniemy strzału, tak długo dany pocisk na pewno nas trafi, bo nie zostanie zatrzymany przez bronę punktową. I na przykład wroga broń plazmowa była w stanie unicestwić nasz długi laser, nasz najdłuższego zasięgu laser na naszym ciężkim krążowniku. W takim wypadku spróbujemy zmodyfikować drobinkę sytuację. Ciekawe. Będziesz musiał podlecieć bliżej. I ty również będziesz musiał odlecieć bliżej i zacząć zawracać za tym przeciwnikiem.
Jak widzicie, lasery, te nasze najpotężniejsze lasery z tak bliska były w stanie sobie z oponentem poradzić, ale dostrzegliście potęgę broni plazmowej. Była w stanie zniszczyć nasz frontalny laser, efektywnie sprawiając, że jedna z naszych jednostek była kompletnie bezużyteczna w ramach tych działań zbrojnych. Ale zniszczyliśmy największy do tej pory okręt przeciwnika i niszcząc największy do tej pory okręt przeciwnika, zrobiliśmy najmniejszą ilość egzotyków, jaką do tej pory udało nam się zarobić. Brawo my. To jest kolejna rzecz, która jest absolutnie bezsensowna. W obecnej wersji rozgrywki ilość egzotyków, jakie dostaje się za zwycięstwo, kiedy te egzotyki się dostaje, każdy aspekt właściwie walk kosmicznych jest co najmniej problematyczny, żeby dyplomatycznie się wyrazić. No dobrze, możemy opracować tytan. Więc opiecujmy tytana i zobaczmy, cóż takiego za nim się kryje. Być może nawet będziemy w stanie skonstruować sobie tutaj jakiegoś tytana. Mamy kolejny krążownik, który został wystrzelony. Musimy dokonać tranzytu. Proszę ciebie o dolot tutaj, 1,6 godziny. Musimy ciebie naprawić. Jak widzicie, naprawa naszych okrętów kosztuje nas egzotyki, bo został zniszczony moduł, który egzotyki kosztuje. Czyli zarobiliśmy na tej bitwie pomijalną ilość egzotyków, uwzględniając koszty naprawy. Wysoce niefortunne. Mam nadzieję, że nasza kolejna walka będzie odrobinkę bardziej na naszą korzyść. Będziemy chcieli najprawdopodobniej wreszcie złapać i zniszczyć tego obcego. Będziemy chcieli zniszczyć tą obcą strukturę, żeby zdobyć więcej egzotyków. Ogółem wszem i wobec wypowiadamy wojnę obcym. Jest na to odrobinkę za wcześnie. Nawet rzekłbym, że nie jest to najrozsądniejsza z rzeczy, ale mówi się trudno i płynie się dalej. Krap. Wiedziałem, że ja coś źle zrobiłem. Jestem prawie pewien, że ja tutaj nie jestem pewien, czy teraz przypadkiem Wietnam nie jest stolicą Federacji. Bo zrobiłem to w zły sposób. Zapomniałem, że Federacja zniknęła już wcześniej. I teraz jak gdyby tworzyliśmy nową Federację. Ja się zastanawiam, czy właśnie przypadkiem nie sprawiłem, że to Wietnam nie jest teraz stolicą tej Federacji. Zobaczymy jeszcze. Teraz zarówno Filipiny, jak i Wietnam przynależą do Federacji i z początkiem następnego roku będziemy mogli je połączyć w jedną wspólną całość. Do tego czasu będziemy chcieli również przyjrzeć się Malezji i Singapurowi i wówczas wszystkie jakkolwiek istotne kraje z tej okolicy będą przynależały do jednego olbrzymiego kraju, gdy już je sfederujemy i zunifikujemy. I wówczas, gdy naprawimy ten kraj, usuniemy największe kwestie problematyczne, to zjednoczymy go z Chinami. Taki jest obecny plan. I nadal czekamy na tą atomówkę, która powinna być w naszą stronę rzucona. Wybitnie zdziwię się, jeżeli ta atomówka... O! Tak jak mówiłem. To było niemalże absolutnie pewne. Zabierz mnie tutaj, zabierz mnie na kręgle. I straciliśmy tylko jedną armię, ponieważ opracowaliśmy technologie, które zwiększają wytrzymałość naszych armii na ataki jądrowe.
Niemniej utrata nawet jednej chińskiej armii byłaby dużo bardziej bolesna. Oczywiście utrata armii wiąże się z kosztami pod względem utraty jedności narodowej i utraty GDP, ale są to dwie rzeczy, które nie powinny aż tak bardzo nas zaboleć efektywnie na dłuższą metę. Raczej przyrost tutaj ekonomii będzie bardziej odczuwalny. I być może jakby udało nam się jeszcze... Ciekawe, czy ta armia... Oho. Mamy nową, kolejną flotę na orbicie Ziemi i znów będziemy chcieli ją zaatakować. Tylko zanim to zrobimy, to chcemy zajrzeć tutaj. Dobra. Zajrzeć tutaj, flota domowa. I flota domowa ma uzupełnić paliwo? Ma maksymalną ilość paliwa? Okej. Okay. Czyli naprawiliśmy się, uzupełniliśmy paliwo. Nawet nie zauważyłem, kiedy uzupełniliśmy paliwo. I od razu chcemy polecieć i przechwycić Victoria 67. Ten raczej będzie przed nami uciekał. Szczerze wątpię, żeby chciał z nami walczyć, ale zresztą zobaczymy za chwilę. Oddaj się stało. Dlaczego powstała nowa indyjska armia? Po utracie jednej, jakaś jej część wróciła do puli? Ej, ale to zupełnie mi się nie opłaca, to co się tutaj właśnie wydarzyło. Zupełnie mi się nie opłaca to, co tutaj właśnie się wydarzyło. Ja liczyłem na to, że ta armia na zawsze sobie zniknie. A tutaj dziwne rzeczy się dzieją. A i kolejna faza aktywności agentów. Wybaczcie, przeskoczymy. Walkę rozpoczynamy. Raczej będzie starał się przed nami uciec i faktycznie ucieka. Co oznacza, że chcemy... Wow, my jednak... Ojej, tego się nie spodziewałem. Jednak nie uzupełniliśmy paliwa, nie mieliśmy opcji uzupełnienia paliwa. Co się wydarzyło? Coś czasem dziwnego dzieje się z tym interfejsem od czasu do czasu. Zasugerujmy spalenie takiej ilości paliwa. Zobaczmy, czy... Raczej nie ugrzęźniemy, po prostu nie chcemy teraz wykonywać prawie, że... dosłownie żadnych manewrów. Wszystko, co chcemy zrobić, to lecieć prosto na niego i strzelać. I mieć nadzieję, że nie zada nam żadnych istotnych obrażeń. Okej. Przeciwnik ostrzelany. Próbuje ostrzelać nas, ale został unicestwiony. Kompletnie unicestwiony. I tak właśnie tego typu walki z pomniejszymi flotami obcych będą wyglądały. Muszę przyznać, że jest to bardzo satysfakcjonujące poza łupami. Łupy są bardzo niesatysfakcjonujące. Więc bardzo irytujące to, ile zasobów udaje nam się odzyskać. Okej, okay, no, oddaj mi kontrolę. Dawaj. To tak, i poproszę o znów przelot na naszą główną stację. 1,6 godziny, fantastycznie. Tak, kontynuuj, tak, zabierz mnie. Tutaj 453 jednostek wodoru. Okej. Powolutku jakoś to idzie. I tak jak mówiłem, niestety przejęliśmy kontrolę nad tym regionem, co najprawdopodobniej, co powinno było nas zaboleć, jeżeli chodzi chociażby o zaawansowanie,
O, ale nie zabolało nas aż tak bardzo, jak się spodziewałem. Troszeczkę nas to zabolało, nie mniej. Okej. Udało nam się znaleźć i zmiażdżyć. A to, co teraz robię, no to kupuję zapasy od inicjatywy, kupuję głównie ich materiały kosmiczne i tak jak zazwyczaj po prostu daję im jakąś technologię, która jest najmniej dla nich, powinna być najmniej dla nich użyteczna, a jednocześnie jest w miarę droga. Sprzedam wam ten super zaawansowany napęd, proszę bardzo. Do którego nawet nie wiecie, jak używać, jak budować reaktory. Ok, i nasze indyjskie armie wyślemy drogą powietrzną do domów. A fakt, że znów mamy trzy indyjskie armie, jest kontrproduktywny. Znaleźliśmy agenta obcych. Będziemy chcieli ponowić misję inwigilacji, dowiedzieć się o nim jak najwięcej i najprawdopodobniej go pojmać. Kolejne technologie. Pozwolę sobie przeskoczyć do jakiegoś ciekawszego momentu. Udało nam się zniszczyć wrogą bazę z krytycznym sukcesem. Nie jestem pewien, na co ten krytyczny sukces wpłynął. Nie dostaliśmy jakoś szczególnie dużo więcej egzotyków, ale przynajmniej nie była to krytyczna porażka. Słudzy przejęli w całości Koreę Południową, więc to, co my będziemy chcieli zrobić teraz, to do Korei Południowej wejść i ją zabezpieczyć i włączyć ją do Chin. Wcześniej nie robiliśmy tego, ponieważ było to terytorium zajęte przez frakcje, z którymi nie chcieliśmy prowadzić aktywnych działań zbrojnych, więc wstrzymywaliśmy się przed tym, ale na ten moment, ze względu na obecność sług, to, co nas interesuje, to po prostu przejęcie tego terytorium. I tak właśnie zrobimy, prędzej niż później, mam nadzieję. A teoretycznie, czysto teoretycznie, rzućmy okiem, z kim oni są sprzymierzeni. Gdyby nie ta pojedyncza armia, którą ja właściwie chciałbym dla siebie zachować, to najprawdopodobniej po prostu zaatakowałbym Koreę od razu. Słudzy nie mają dostępu do żadnych państw kontrolujących arsenał jądrowy, więc zaatakowanie ich powinno być istną prościzną, ale niemniej no, zróbmy to odpowiednimi kanałami dyplomatycznymi, tak jak zwykliśmy to czynić do tej pory. Nasz taktyczny słoik ogórków ma 87% szansy na dokonanie kudeta w Korei Południowej. Zobaczmy, udało się. Fantastycznie, szkoda tylko, że... A, i jedna bardzo ważna rzecz. Technologie, które ja wcześniej próbowałem opracowywać, źle sobie zaplanowałem zwyczajnie. I okazuje się, że te technologie, czyli Proton Fusion, to na co teraz się rzuciliśmy, wymaga zupełnie innej ścieżki generatorów. Czyli o wiele lepiej byłoby, jakbym od razu przeszedł do zabawy z antymaterią, bo teraz muszę nadrobić i muszę opracować jeszcze serię starszych generatorów fuzyjnych, które są kontrproduktywne, bo efektywnie my obecnie posiadamy już lepsze. Więc musimy się odrobinkę cofnąć, troszeczkę punktów nauki zmarnować, ale na całe szczęście, jak widzicie, my tych punktów nauki generujemy rozsądne ilości. Wydaje mi się, że nawet nierozsądnie duże, można by było bardziej powiedzieć. 939 punktów nauki w dziennie. Pamiętajcie, to jest dziennie, to nie jest miesięcznie, to jest dziennie. W 2035 roku. Wydaje mi się, że jest to wynik w miarę dość znośny. Szczególnie, że my tak całkowicie na nauce się nie skupiamy,
skupiamy się odrobinkę bardziej na ekonomii w teorii. Niemniej jest to wynik, który mi personalnie odpowiada. A i ludzkość pierwsza wkurzyła mnie, bo przejęła mi Filipiny. Będziemy musieli te Filipiny przejąć im i natychmiast wysłać tam chińską armię i pokrzyku po prostu będzie. Czyli teraz to, co zrobimy, to zabezpieczymy sobie Koreę. I Koreę najprawdopodobniej mimo wszystko dodamy dyplomatycznie do Chin. Chociaż to będzie strasznie długo trwało. Będę musiał się zastanowić, jak będę chciał to ugryźć. Po pierwsze tak, Petra, ty idziesz zająć ostatni punkt w Korei. Tutaj Korea jest w pełni pokojowa, okej. Jakie mamy szanse na kudeta? Jakie? Odrobinkę kampanii publicznej w Filipinach. I kudeta od razu na Filipinach? Nie jestem pewien, szczerze mówiąc. Może lepiej byłoby zająć się czymś. Momencik, czy ja przez chwilę wiedziałem, że możemy porozmawiać z obcym? Nie, to musiała po prostu źle się wczytać ikonka tutaj. No oczywiście, no jako Exodus może nie nienawidzimy obcych aż tak bardzo jak inne frakcje, ale nadal byłbym dość zdziwiony, jakbyśmy mogli dyplomatycznie na tym etapie nagle zacząć z obcymi rozmawiać. Chciałbym akademii, znaleźć agenta akademii, żeby kupić od nich ten metal, który mają w zapasie. Ale ogółem to by było chyba na tyle z ciekawych rzeczy. Postaram się jeszcze upchnąć coś w tym odcinku, więc przeskok. Znów mamy na orbicie naszego starego, dobrego przyjaciela, Wiktora 70. Tylko tym razem być może będziemy mieli dla niego niespodziankę, tylko... Dwie statki matki. To jest naprawdę niebezpieczna kombinacja. Nie jestem pewien, czy jesteśmy na to gotowi. Zobaczymy jeszcze, jak sytuacja się tutaj rozwinie. Niestety, Wiktor 70 stchórzył po zniszczeniu ostatnich stacji, które zostały stworzone specjalnie na jego cześć. I decyduje się ewakuować stąd. Ciekawe. Co oznacza, że nie będziemy mieli żadnych gości w najbliższym czasie? Jak mi przykro. Chciałbym móc bardziej pobawić się z obcymi. Tego się szczerze mówiąc nie spodziewałem, ale przynajmniej będziemy mogli teraz stworzyć struktury obrony naziemnej. Ale ja chciałem przetestować moje statki kosmiczne. No nic. Zobaczymy, jak to na dłuższą metę wyjdzie. Jeszcze może jeden, dwa przeskoki w tym odcinku czasowe będą miały miejsce. Jednak rozmyśliłem się, jeżeli chodzi o pokojowe przyjmowanie Korei. Jak widzicie, nie chciało mi się czekać. Korea została włączona do Pan-Asian Combine i nawet zapewniła nam jakieś drobne bonusy, drobne kary, drobne zmiany zwyczajnie w tym, co tutaj się dzieje. Benelux, testy rakiet, nic nie przeszkadza mi to za bardzo. A z ciekawości, gdzie my mamy naszą koreańską armię? Ponieważ powinniśmy mieć gdzieś jeszcze koreańską armię. I nie będę chińskich armii cofał, ponieważ zaraz wyślemy je na kolejny podbój. Opracowaliśmy technologię emitery ferocytów. Teraz nie tylko wiemy, jak obcy ich używają, ale sami potrafimy je syntetycznie wytwarzać. I możemy zamontować je na naszych agentach, aby ci otrzymali
dodatkowe bonusy, chociażby jeżeli chodzi o persuazję, czyli syntetycznie zduplikowaliśmy zdolności obcych i możemy je niekoniecznie w pełni moralnie, ale jak najbardziej wykorzystać do naszych celi. Przeskoczymy jeszcze do następnego punktu. Udało nam się opracować technologię fuzji protonu do protonu. To jest idealna technologia fuzyjna. Teoretycznie przed jakimiś kwantowymi, dziwnymi mechanizmami niżej się nie da zejść w fizyce wysokich temperatur czy fizyce klasycznej. I teraz inwestujemy chociażby już w zdolność do łapania antymaterii. Możemy na przykład zainwestować w zdolności do przeprowadzania terapii genetycznych na naszych doradcach, aby ci nie zginęli ze starości przedwcześnie, czyli przed wykonaniem zadania. Czy jest jeszcze coś, co chciałbym tutaj wam pokazać, czy jeszcze jeden ostatni przeskok w czasie? Jeden ostatni przeskok w czasie. Nasi starzy znajomi, Wiktor 70, powiecili na orbitę. Czy coś jeszcze leci w stronę Ziemi? To będzie istotne. Tak, Wiktor 77 leci w stronę Ziemi, ale Wiktor 77 to pojedynczy okręt, z którym powinniśmy sobie poradzić. Nasza flota domowa posiada obecnie siłę 6000. Zaś Wiktor 70 posiada siłę 3000. W teorii mamy przewagę przeszło 2 do 1, jeżeli chodzi o ilość naszych okrętów. Jeżeli się nie mylę, jeżeli zaczekamy jeszcze dzień czy dwa, jeżeli zaczekamy jeszcze kilka godzin, to będziemy mieli jeszcze jeden monitor laserowy. To jest ten monitor z jednym ofensywnym działkiem laserowym i dwoma działkami obrony punktowej. I niestety kolejne eskortowce będą dostępne dopiero z pół miesiąca. 12 dni, prawda, 24 dni, 36 dni. Okej. Czy jeżeli byśmy mieli zmierzyć się z Wiktorem 70, to musielibyśmy zmierzyć się z nim przy użyciu tej floty, którą już mamy. Ciekawe, gdzie on się uda. Czy uda się na Kirillov, czy na Slayton Station? Będziemy musieli to przewidzieć i będziemy musieli spróbować to zrobić w następnym odcinku. To będzie wielka walka kosmiczna, jeżeli uda się ją zainicjować. Na ten moment dziękuję wam serdecznie za uwagę, życzę miłego dnia i do zobaczenia w odcinku następnym. Hej, hej!